Akwarele można nabyć w zestawie, w gotowym do użycia pudełeczku. Pokażę, jak wygląda taki zestaw produkcji angielskiej firmy Winsor & Newton. Tu nie bardzo widać. Niewielkie pudełeczko, proszę bardzo, troszeczkę większe od dłoni. Dosyć solidnie wykonane zamknięcie. Samo się raczej nie otwiera. Żeby otworzyć, tutaj trzeba nacisnąć. Pokazuję, co jest w środku. Mały folderek reklamowy. Jak widać, pudełka te w podobnej stylistyce są produkowane w różnych rozmiarach. W środku, w tym akurat wypadku, akwarele w tubach o pojemności 8 ml. Już dobrany zestaw wybranych kolorów. Oczywiście nie ma problemu, można sobie wedle upodobania tuby pozamieniać, kupić inne. Są dostępne różne kolory, zresztą tutaj jest ich wykaz. Każda tuba oprócz nazwy koloru posiada numer katalogowy. W środku miejsce na pędzelek, przy czym akurat ten pędzelek jest dosyć niewielki. Tu ma oznaczenie 3, jest zabezpieczony za pomocą plastikowej takiej skóweczki. Jest niewielki. Do malowania obrazka, ja myślę, że taki pędzelek jest za mały. Także ja zazwyczaj używam trochę większego pędzelka. Proszę bardzo. Trochę się zużył, już nie jest taki ostry. Jest troszeczkę większy. Do dużych partii przydaje się pędzel płaski jeszcze większy. Tak więc takim pędzelkiem można malować najwyżej detale. Zestaw tutaj w wieczku jest miejsce do mieszania farbek. Nie ma obaw, trzyma się, nie wypada, przy czym można wyjąć jedną taką paletkę, pod spodem jest druga. Paletka ta tutaj z tej strony ma takie specjalne plastiki i można sobie tutaj przyczepić. O, uzyskujemy wówczas o taki zestawik. Można przyczepić również z drugiej strony. Chyba trochę za mocno przycisnąłem, a nie chcę połamać. O, można przyczepić z drugiej strony, też się trzyma. O, i w ten sposób można malować. Za każdym razem można wycisnąć niewielką ilość farby, zmieszać, dodać wody. Bardzo wygodne w użyciu. Po skończonej pracy tuby po prostu zakręca się, paletka wraca na swoje miejsce. Można ją wyjąć, umyć pod bieżącą wodą i odłożyć z powrotem, zamknąć. Pytanie, czy lepsze są akwarele w tubach, czy w kostkach? To jest sprawa indywidualnego wyboru. Ja osobiście wolę używać akwareli w tubach. Tu jak widać, to konkretnie pudełeczko posiada tutaj takie tajemnicze zatrzaski, jak wynika z załączonej instrukcji. Można dokupić akwarele w kostkach i umieścić w tej kasetce specjalnie do tego celu, tak jak tu widać, przygotowanych pojemniczkach, które następnie zatrzaskuje się w tym miejscu i dzięki temu te kostki się nie przesuwają.